Witam, witam serdecznie, witam, witam. Jeszcze poczekamy na parę osób. Jesteśmy w drugiej alei, ponieważ parę osób się ponownie w obronie wolnych mediów zebrało i ma się rozpocząć tutaj pikieta. I jesteśmy oczywiście, jak żeśmy obiecali, na żywo, więc czekamy, aż to się wszystko rozpocznie. Zostańcie z nami. Ja kamerę na razie zostawię tak, żebyście mieli na podgląd. Zresztą ja wam tu pokażę, ponieważ organizatorzy tu powoli rozstawiają wszystko. Są ulotki różnego rodzaju, może się poczęstować. Ważne, bo tu mam spotkanie. Także moi drodzy, dziękuję, że już parę osób jest. Zostańcie z nami. Jak się rozpocznie wszystko, to już będziemy pokazywać z każdej strony, co się dzieje. A wy na razie sobie obserwujcie. Zbyt wielu osób dzisiaj nie ma, mimo już popołudniowej, późnej pory i ładnej pogody, a to jest już chyba przedostatni dzień takiej pogody, więc też dziwię się, ale tam jest też grupka osób, zobaczcie, więc tu powoli się osoby zbierają. Zaczynasz. Tak jest cisza. Pomogłam przy... Pomogłam przy sprzęcie, bo Ania nie umie sobie tam... Witam wszystkich, minęła 18. Chcę zakomunikować, że to zgromadzenie, które tutaj w tej chwili mamy, takie zgromadzenia odbywają się w całej Polsce o godzinie 18. Zgromadzenia pod hasłem Wolne Media, Wolna Polska w Europie. Może na początek krzyknijmy, żeby wszyscy usłyszeli. Wolne Media, Wolna Polska w Europie. Wolne Media, Wolna Polska w Europie. No więc dodaliśmy sobie trochę otuchy i chcę powiedzieć, że chodzi o to, że zresztą sami obserwujecie właśnie w mediach, dzięki wolnym mediom, co się w naszym kraju dzieje. Że po prostu sensacja goni sensację,
łamania prawa jednego goni następne łamanie. Witam wszystkich. Na początek odnośnie tej wolności. Zacytuję wam coś, do czego się rodzimy i co nam jest przypisane konstytucyjnie. Mianowicie, każdemu zapewnia się wolność, to jest artykuł 54 naszej konstytucji. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Punkt drugi. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego wykonania, uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest właśnie ta wolność, która jest zapewniona mediom konstytucyjnie, zgodnie z artykułem 54. I jak na razie nikt tego nie odwołał i podejrzewam nie odwoła. Powiem, najpierw wam przeczytam apel krótki, który jest odczytywany w całej Polsce, w różnych miastach. Odnosi się właśnie do hasła tematu naszego spotkania. W najbliższym tygodniu projekt Lex TVN trafi ponownie pod obrady Sejmu i może zostać jak poprzednio przegłosowany, nawet przy pomocy reasumpcji, za wszelką cenę. Stan wyjątkowy wprowadzany na terenach przygranicznych po to, by podbić emocje oraz ograniczyć dostęp mediów do tych terenów, to nic innego jak odcięcie nas, obywatelek i obywateli, od wiedzy o wydarzeniach na granicy oraz o losach uchodźców. Groźby wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej są już jawnie głoszone przez czołowych polityków PiS. Dość tego. Mówimy stanowcze nie. Nie dla mediów partyjnych. Nie dla ograniczania prawa do informacji. Nie dla wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Jesteśmy Europejczykami i Europejkami. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej. Sądy polskie to sądy europejskie. Prawo do informacji to nasze prawo konstytucyjne. Stańmy razem, by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce. Wobec wszelkich działań mających wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. We wtorek, 14 września 2021 roku, o godzinie 18 w wielu miastach Polski obywatele i obywatelki staną wspólnie w obronie swych praw, w obronie wolnych mediów, w obronie Polski w Unii Europejskiej. Staniemy wszyscy razem, ramię w ramię, ty też. To był apel, który Komitet Obrony Demokracji wystosował do wszystkich nas, broniących wolności mediów. Dlaczego te media są ważne? No, tłumaczyć prawdopodobnie nie muszę tutaj nikomu. Powiem tylko jedno, że gdyby nie media, o wielu rzeczach po prostu nie wiedzielibyśmy. Bo z telewizji Kurskiego to my się raczej niewiele dowiemy, a jeżeli już, to będzie to stek różnych bzdur, konfabulacji i mówienia tego tak zwanego przekazu dnia. Kto ogląda szkło kontaktowe, to się może zorientować, jakie przekazy dnia są powtarzane przez różne osoby, słowo w słowo, nawet nie zmienią przecinka, no bo po co? Chcę przy okazji tak, bo widzicie, że nas obsługują media. Tu jest Kasia Lasocka z Częstochowa Info Wideo, obok jest TVN, witam serdecznie. Jeszcze różne inne media, których nie wiem, a jak się ujawnią, to będzie bardzo fajnie. No i właśnie to, co my tutaj robimy, dzięki tym mediom jest pokazywane. Powiem, o co chodzi w Lex TVN, chociaż większość może wie, ale chodzi głównie o stację TVN, ale ze szczególnym uwzględnieniem TVN24. To jest oś w gardle PiSu, jak się zorientowaliście. Przedstawiciele PiSu i beneficjenci tejże partii nie znoszą żadnej krytyki. Nie znoszą ujawniania łamania prawa, nie znoszą ujawniania afer, nepotyzmu, niekompetencji. I czego tylko jeszcze chcecie? Dla mnie grzechem głównym tej partii jest podzielenie narodu. Skłócenie, szczucie jednych na drugich
I taki podział właśnie, tego się dopracowała w cudzysłowie dobra zmiana. Dla mnie jest to podła zmiana. Grzechy, a wręcz przestępstwa PiSu i kolaborującego z nim kleru, bo o tym też nikt nie trzeba zapominać, to jest, ujawniają wolne media. Pokazują nieudolność, pokazują wspomnianą tutaj już niekompetencje beneficjentów tej właśnie dobrej zmiany, ale niekompetencja, która doprowadza do ruiny, do destrukcji w naszym kraju i to na całej linii, bo to jest zarówno destrukcja, ruina, doprowadzenie do ruiny gospodarczej, jak i moralnej. Dewastacji szkolnictwa, skłócenia z sojusznikami w Europie i na świecie. W zawłaszczonej TVP wiadomo, co się pokazuje. Pokazuje się Polskę jako kraj mlekiem i miodem płynący. Szczęśliwy, najbardziej szczęśliwy na świecie, z najbardziej ukochaną władzą. No i niestety jest część społeczeństwa, która w to wierzy. Skłócanie PiSu nas z całym światem, bo to tak można nazwać, że to jest skłócanie ze światem, ze swoimi sojusznikami, to już po prostu nie wiem, czy to jest ignorancja, czy to jest celowe działanie na szkodę naszego państwa. Konkretnie szkodą jest pierwszą i najważniejszą usiłowanie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, do której o przystąpienie naprawdę długie, długie lata walczyliśmy, musieliśmy się czymś wykazać. To nie było tak, że a my tutaj chcemy przyjść, no to chodźcie Polacy, jesteście tacy fajni, chodźcie do nas. Nie, to były odpowiednie traktaty, które, o których zaraz powiem, o których też mówi Konstytucja. Ale dalej nie mogę sobie uwierzyć w to, że, czy w ogóle uwierzyć w to, że jednocześnie nasz wielki sojusznik i militarny, i gospodarczy, jakimi są Stany Zjednoczone, PiS usiłuje ich dekolegować, że tak brzydko powiem, z biznesu w Polsce. No jakim prawem? Skoro jest podpisana ustawa, była umowa, traktat między jednym a drugim krajem odnośnie współpracy gospodarczej, tego trzeba przestrzegać. Tutaj nie ma, że ja sobie wybiorę to, co mi się podoba, tam co się... Dlaczego akurat TVN patrzy? No bo TVN mówi prawdę, no po prostu mówi prawdę, pokazuje wszystko to, czego inne stacje raczej nie pokażą. Wolne media, tylko wolne media mogą pokusić o to, żeby bez strachu, bez dygotania kolan powiedzieć, jak jest naprawdę. I dlatego całe to Lex TVN i ta reasumpcja i te wszystkie inne z tym związane cyrki, które wyprawia władza, właśnie... Ale tu jakiemuś panu przeszkadza, że blokujemy przejście. Nie, tak? Nie przeszkadza, to mnie cieszy. Bo myślałam, że czeka na to, kiedy zablokują granice, jak zlikwidują strefę Schengen. Ale nie, fajni ludzie. Okej, dobra. No jeżeli, tak jak powiedziałam, TVP, czyli nie mylę się wyrażać, jaka wizja Kurskiego, pokazuje ciągle kraj mlekiem i miodem płynący i szczęśliwych ludzi fruwających pod niebiosa, to skąd się biorą ciągłe protesty? Dlaczego protestują po kolei wszystkie zawody? No w tej chwili protestują akurat biały personel i lekarze, i ratownicy medyczni. Dlaczego? Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? No właśnie to jest cała hipokryzja rządu, który do tego wszystkiego doprowadza. Chcę powiedzieć, że skłócanie nas ze Stanami Zjednoczonymi to jest chęć, jakaś chęć zrobienia czegoś. Natomiast, że ta chęć może nas naprawdę wiele kosztować, to o tym mówią właśnie podpisane porozumienia, traktaty i... Moment. I właśnie... Ta ustawa, czy nie, przepraszam, nie ustawa, to porozumienie, które zostało podpisane, czy ten między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jeżeli by miało zostać zerwane przez jakieś głupie posunięcia w Sejmie i przez głupie dyskusje i przez głupie głosowania, to będzie sprawa miała się ostrzej, dlatego że to może zakończyć się powództwem, czyli po prostu mówiąc po ludzku, procesem sądowym, ale nie procesem w Polsce prowadzonym, tylko tym procesem w tym państwie, który jest wymieniony w traktacie. A tam
te straty odszkodowawcze, które będą Polskę dotykały, to będą ogromne, olbrzymie. To nie są jakieś śmieszne pieniądze, zawsze pieniądze nie jest śmieszne, no ale w tym przypadku to będą straty ogromne, dlatego że stacja TVN, w ogóle grupa Discovery, to jest bardzo bogata, pracująca na całym świecie i to naprawdę ona ma wartość finansową przede wszystkim też, oprócz tej, którą normalnie spełnia jako media. W związku z tym no, wyprowadzanie Polski z Unii, czy walka ze Stanami Zjednoczonymi, walka z mediami, bo do tego się sprowadza, bo to jest potężna jednostka Discovery, sprowadza się do tego, że kto za to zapłaci? No my! No przecież rząd nie ma żadnych pieniędzy, jak już kiedyś dawno i słusznie powiedziała pani Margaret Thatcher. Nie ma rząd żadnych pieniędzy. Pieniądze wyciąga od nas z kieszeni. Tymi pieniędzmi będzie płacił swoje kretyńskie zachowania i swoje fobie, które właściwie nie wiadomo czemu służą. Ja bym nie chciała wchodzić w dywagacje i spiskową teorię dziejów, no ale komuś to chyba służy. Bo jeżeli chodzi o wyciąganie pieniędzy z kraju i wysysanie przez te spółki Skarbu Państwa, wszystkie układy nepotyczne i inne, no to w pewnym momencie chyba się kończą, czyli jakiś dalszy cel tego musi być. Po co? Dlaczego stajemy się dyktaturą zamiast pielęgnowaną demokracją? Dlaczego zbliżamy się do rządów, jakich jak są w Turcji, czy na Białorusi, czy na Węgrzech, gdzie demokracja jest niszczona, deptana, oponenci są wsadzani do więzienia? Więc zastanawiam się w tej chwili, co jest przyczyną tego, do czego my zmierzamy. Bo to, że siedzi mały FOP na Nowogrodzkiej i trzęsie portkami, sam na ulicę nie wyjdzie, bo się boi. On nawet nie wie ile kosztuje, nie wie ile kosztuje chleb. To wczoraj się mogliście przekonać, jak zapytała pani dziennikarka Morawieckiego, czy wie ile kosztuje chleb. Półtorej minuty nawijał, dokładnie wyliczono i nie powiedział. Powiedział o wszystkich innych, a nie. Więc to ten, który by się wydawało, że wychodzi na ulicę, jeździ po całym świecie i powinien wiedzieć, co je i za ile je. Bo ten z kotem na Nowogrodzkiej, to podejrzewam, że nic nie wie. Dadzą mu dwa lewe buty, to chorze dwa lewe, no i tyle jego. I wychodzi z obstawą. Więc to jest właśnie, to są fobie, które tak pielęgnowane są w czterech ścianach domu, że trzeba niszczyć wszystko, czego się nie rozumie, nie chce się zrozumieć i czego się boi i tego, czego się nie da ukraść. Bo już tak zostało pokradzione w tej chwili, Polska jest tak rozkradziona przez wszystkich beneficjentów i przydupisów tak zwanych, że praktycznie to już chyba niewiele zostało. Więc brońmy tego, co jeszcze nam zostało. Brońmy tego. Teraz powiem o sprawie tego stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w Polsce na części granicy. Sprawa to nie dotyczy tylko tego, że my chcemy bronić granicy Schengen i tak dalej. Moje rozważania w tym kierunku idą trochę inną drogą. Mianowicie jest tak, i tutaj też mówimy, proszę Państwa, o konstytucji. No stąd w naszych klapach konstytucja, bo to jest nasze podstawowe prawo. Powiem tak, że polecam Wam w ogóle lekturę konstytucji. Kupcie sobie, zdobądźcie jakoś, poczytajcie, zobaczycie, że tam jest wszystko jasno i wszystkie kłamstwa PiSu są tam po prostu znokautowane. Zaraz w pierwszej rundzie, w pierwszych sekundach. Więc powiem tak, że artykuł 228, punkt 7, to jest w rozdziale 11 Konstytucji pod tytułem Stany Nadzwyczajne. Jest bardzo jednak to i ciekawa rzecz, szczególnie tutaj jest ten punkt 7, bo wszystkie ten nie będę czytać, bo bym to zanudziła. Słuchajcie dobrze. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, do Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory prezydenta. Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiednio przedłużeniu. Co to znaczy? Klasyczny przykład, przepraszam za wyrażenie,
ale tu ochrona dla tego rządu. Grzecznie mówiąc, parasol ochrony. I w związku z tym, jak łatwo się domyślić, dlatego też nie wprowadzono stanu nadzwyczajnego w samym szczycie pandemii w ubiegłym roku, kiedy aż się o to prosiło. No bo parę miesięcy później, bo tak by trzeba było później przed wybory przełożyć na termin późniejszy, to nawet tych wyborów nie wygrał. Przy tych wszystkich świństwach, szlindlach i ewolucjach, które będzie miały w związku z tym, między innymi, bo oczywiście pierwsza sprawa, to jest obrona, która się wiąże ze stanem nadzwyczajnym, to jest ograniczenie dostępu mediów. To jest w ogóle złamanie prawa. Polska była na jakimś poczesnym miejscu, jeżeli chodzi o wolność mediów. W tej chwili na 180 sklasyfikowanych krajów jest na 64 miejscu. Nie będę wymieniać za kim, bo wstydzi, jakby powiedział pan Turkin, zasłuchać. W związku z tym, między innymi po to są wprowadzane te ograniczenia, które przypisywane są stanom nadzwyczajnym. Kolejny gwóźdź do trumny wybijają PiS-owi orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące naszego wymiaru w cudzysłowie sprawiedliwości. Całkiem niedawne orzeczenia czy określenia, czy wyroki można powiedzieć, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tam bodajże 14 i 15 lipca, świeżutkie, no właśnie mówią o tym, żeby te wszystkie rzeczy, które zostały niekonstytucyjnie, a między innymi Izba Dyscyplinarna, żeby działalność tychże została zawieszona. No jakże może zawiesić jeden z drugim, to nie powiem ziobrysta, powiem delikatnie, no jeżeli oni chcą rządzić, no po prostu rządzić, sterować z sądownictwem, sterować ręcznie. Nigdy bym nie przypuszczała, że to, że my tam co każdego 18 dnia miesiąca przychodzimy pod sądy i wołamy, że chcemy bronić sędziów, niezależności sądów i niezawisłości, nigdy bym nie myślałam o tym, że to dotknie też Częstochowę. Nasz sędzia Adam Synakiewicz, o którym będę mówić w sobotę na takim spotkaniu pod sądami, właśnie też się zasłużył w cudzysłowie Ziobrze, ponieważ uchylił wyrok w Izbie Odwoławczej, uchylił wyrok składu sędziowskiego w Zawierciu, w skład którego wchodziła pani sędzia wybrana przez nieprawidłową Krajową Radę Sądownictwa. W związku z tym jej wyroki non est, mówiąc ładnie. Także o tym będę mówiła w sobotę, będziemy dyskutowali. Zapraszam Państwa w ogóle wszystkich, każdego 18 o 18 pod sądami na Dąbrowskiego. Tam będziemy o tych rzeczach się mówi, tam też będą odpowiednio zaproszone osoby, które mają znacznie więcej do powiedzenia niż ja. Więc proszę Państwa, po to tu jesteśmy, żeby wyrazić oburzenie, że takie rzeczy w kraju się dzieją, że po prostu zabierana jest wolność mediom. Tutaj chodzi o to, żeby media, które na przykład w tej chwili mnie też filmują i Państwa wszystkich, żeby te media czuły się bezpieczne, że gdyby coś się działo, żeby chciano im tą wolność odebrać, konstytucyjną wolność, to my, obywatelki i obywatele, będziemy tej wolności mediów bronić. Staniemy za nimi, tak jak stoimy murem, staliśmy za sędzią Tuleją, jak stoimy murem za sędzią Juszczyszynem czy innymi, tak samo staniemy murem za mediami. Bo to nie chodzi o to, że to jest jedna stacja. Po kolei. Pan się wyłamuje palce po jednym, nie cały pięści, nie, tylko po kolei. Najpierw się dobiorą do jednych, no może ktoś przejmie ich pałeczkę i też będzie chciał mówić prawdę i pokazywać fakty. A potem po kolei i tak aż się dojdzie, zostanie tylko jedna słuszna telewizja, zwana telewizją Kurskiego, która formuje gusty ciemnego ludu, który wszystko kupi, jak to powiedział Kurski, bo to cytat, to nie, ja nikogo nie obrażam, ja tylko cytuję. Więc dlatego media są potrzebne. Nie tu w tym momencie, no cieszę się, ale to mogą być media i prawicowe, i lewicowe. Byle tylko była to telewizja czy prasa faktu.
faktów, które się dzieją tu, teraz, czy gdziekolwiek indziej, ale żeby media mogły tam dotrzeć i żeby mogły nam to przekazać. Wnioski sobie możemy wysnuć sami, jakie się komu podobają. Jeden zobaczy to w taki, drugi w inny sposób, ale to będzie mój wniosek wysnuty na podstawie rzetelnego przekazu. A tego niestety ta władza nie znosi, bo przekaz ma być jeden, jedyny, szczęśliwy i koniec, kropka. Powiem jeszcze tak, że skąd się biorą te sukcesy PiS-u? No właśnie się biorą z tego, że część społeczeństwa, która głosuje, to jest ta część, która no, jest beneficjentem tej władzy. Ja nie przypuszczam, żebym, bo w ogóle no, są ludzie teoretycznie inteligentni, którzy powinni widzieć, co się dzieje, że tak nie wolno robić. No ale też są w jakiś sposób przekupieni. Zwróćcie uwagę, co się działo w Sejmie. Ktoś odszedł z PiS-u, z klubu PiS, ale ktoś bardzo szybko do niego wrócił i zajął odpowiednio wyższe stanowisko. No bo potrzeba jest głosów. Pani reasumpcja, marszałkinia, też swoje dołoży, no i rządzimy dalej. Zrobiliśmy stan, no nie wojenny, tylko nadzwyczajny. No to jeszcze sobie przedłużymy trochę, jeszcze będziemy, jeszcze trochę popradniemy, jeszcze trochę pomieszamy, jeszcze Polskę wpakujemy w jeszcze większe możliwości w cudzysłowie niż w tej chwili ma. Powinien być dostęp dziennikarzy, nawet w tym stanie nadzwyczajnym, nadgranicznym, dziennikarze powinni mieć dostęp do... Tam nie ma wojny, na której się strzela. Chociaż sami widzicie bo z przekazów telewizyjnych, że dziennikarze są wszędzie. Nawet tam, gdzie trwa ostra walka, czy było to w Afganistanie, czy było w Iraku, czy w jakimkolwiek innym kraju, zawsze byli dziennikarze. Dziennikarze ginęli na posterunku. A tutaj nagle nie wolno podejść do granicy, no bo co? Bo się pokaże nieudolność władzy. Niekompetencje, niepotrafienie rozładowania tej sytuacji. Więc dlatego musimy bronić mediów. Powinniśmy tym jej skręcić i nie wiem, posolić jeszcze, to po prostu trzeba bronić mediów. Wolne media! 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 Wolne sądy! 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 Jeszcze jeden punkt w Konstytucji. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne. To są rzeczy tak ważne, dlatego że każdy z tych punktów, z tych artykułów konstytucyjnych, o którym mówię, to jest po prostu cios między oczy wszystkim kłamcom pisowskim i tych wszystkim zarzutom, które oni stawiają, że my tutaj cuda jakieś wyczyniamy, że nas Bruksela terroryzuje, okupuje. No to nic nie wypada, tylko odbić piłeczkę. Jak tam jedna z osób powiedziała z PiS-u rodem, że jeżeli wam się nie podobają rządy PiS-u, to nie powinniście brać 500+. No to jeżeli, no odbijam piłeczkę, jeżeli wam się nie podoba Unia Europejska, to nie bierzcie tych tysięcznych garzy, które pobieracie, na których się tu... jedno i drugie w nich działa, w dwie strony. Powiem tak, że wcale żadna Bruksela nas nie terroryzuje, ani nie próbuje nam narzucić swojego zdania. Jest w Konstytucji, jest napisane tak. Artykuł 91 Konstytucji, żeby nie było, że gołosłownie. Punkt pierwszy. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. Czyli jest częścią krajowego porządku prawnego. Czyli sędziowie, którzy biorą jako konstytucję punkt pierwszy w swoich orzeczeniach, oczywiście są do tego umocowani, mają wsparcie w konstytucji. I punkt drugi.
Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo nad ustawą, jeżeli ustawy tej nie da pogodzić się z umową. To już są takie szczegóły, ale jest najważniejsze to, że to jest ustawa z Unią, układ czy traktat z Unią Europejską. To jest ustawa, która jest, jeszcze raz podkreślę i to sobie zapamiętajcie, stanowi część krajowego porządku prawnego. Więc gadanie o tym, że ktoś nas terroryzuje, że ktoś nas do czegoś zmusza, że to jest niezgodne z konstytucją, to jest bzdura. Bzdura na użytek kogoś, kto nie chce pomyśleć o tym, jak to naprawdę jest. Do tego dochodzą jeszcze żałosne wypowiedzi Carycy Suskiego, Terleckiego i tamtych innych, tam to odnośnie Unii, co nam ta Unia, to po co nam ta Unia, no po co, no po co, no. Ja mogę powiedzieć, żeby nie Unia, to byśmy mieli trzeci świat. No właśnie, jak to pan mówi, że żeby nie Unia, to mielibyśmy trzeci świat, no po prostu skończyłby się rozwój i w ogóle. To jest dzięki Unii, no. Jak wychodzimy z Unii, to będzie tak. No to chodź powiedz. Ciekawe, skąd pan Duda weźmie 1 000 000 złotych, no, na to wszystko, no. Słuchajcie, przecież teraz wszyscy słyszymy, jak Terlecki czy Suski wycofują się rakiem z tego, co powiedzieli, tak? Że Suski powiedział, że wyrzekł te zdania dlatego, żeby wstrząsnąć Unią. Nie słyszeliście to na pewno, tak? I teraz tak męcą, kręcą, ktoś tam może im pogroził palcem pod nosem, no nie wiem. Oczywiście, no przecież widzą, że nie mają racji, bo... Prawo. Przede wszystkim najważniejsze jest prawo. Prawo jest przeciwko nim. No w związku z tym, no muszą jakiegoś tutaj Wrocławia wywinąć, żeby stać na cztery łapy, no bo wstyd, no po prostu wstyd. Z tym, że ci ludzie to już są dawno chyba pozbawieni wstydu. Jesteśmy tu po to, żeby nie pozwolić, żeby o losie naszym decydowali osobnicy leczący swoje fobie naszym kosztem. Kosztem podatników, a przede wszystkim nie tylko naszym kosztem, ale przede wszystkim niszczeniem naszej substancji narodowej. Pozwalaniem na odradzanie się nacjonalizmu. Jesteśmy w Częstochowie. Widzimy czasami, co się dzieje na Jasnej Górze. Widzimy też również, widzimy, jakie jest skojarzenie władzy i tronu i kościoła. To przechodzi ludzkie pojęcie. Jeżeli zamiast wykonywania jakichś obowiązków służbowych zawierza się Najświętszej Panience z całym szacunkiem wykonywanie czegoś i ochronę Polski, no to dzięki bardzo, to gdzie my mamy armię, no pokazali nam, prawie że hełmy na lewą stronę noszą, no. To są po prostu kpiny i my musimy o tym pamiętać. Powiem wam jedną ważną rzecz, którą dzisiaj akurat przez przypadek trafiłam jako komentarz. Będzie trochę z tematem, ale jest tak, bo no tu narzekamy. Czy jest sposób, czy w jakiś sposób moglibyśmy coś zrobić? No bo płakać nad tym, no to każdy potrafi. No źle jest, no i siedzę dalej i płaczę. Trafiłam na świetny komentarz mojego kolegi z KOD-u. Przesympatyczny człowiek. A skąd się wziął komentarz? Przeczytam wam, bo krótki, wiersz Miłosza. Wiersz, który, wiecie co, napisany był w 1950 roku. Wydawałoby się, że starość nad starociami, starociami starość, ale to jest, który skrzywdziłeś, bardzo słusznie, który skrzywdziłeś? Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając, na pomieszanie dobrego i złego, choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twą cześć kując, radzi, że jeszcze jeden dzień przeżyli, nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta. To był w 50 roku napisany wiersz. Moi drodzy, no chyba nie potrzeba lepszego komentarza do naszej rzeczywistości niż to, co przewidział Miłosz, że w końcu noblista i dał do...
skąd się wziął, akurat na Facebooku ktoś ten wiersz przepisał i opatrzył obok zdjęciem kacyka. No i zaczęły się komentarze, przy czym komentarz mojego kolegi, pozwolę wam sobie odczytać, dlatego że jest naprawdę warty posłuchania, bo to jest jednocześnie recepta na to, że nie tylko możemy stać, pomstować i płakać nad naszym biednym losem, ale też co można by było zrobić, bo to się kiedyś skończy. To poczekajcie. Proszę. Nie tylko Białorusią, ani Rosją, tylko mamy wolne wybory i każdy idzie po sobie... Pani bardzo słusznie mówi, że nie jesteśmy ani Białorusią, ani Rosją, mamy wolne wybory. Proszę pana, ja dam taki przykład. Ma pan rację, jak najbardziej. Mamy wolne wybory, jesteśmy wolni, tylko co. Ale w tych wolnych wyborach trafił mi w rękę taki przypadek po tych wolnych wyborach, gdzie w jakimś domu opieki społecznej było też oczywiście było głosowanie i 100% głosów było na Dudę. Dziennikarz, no, ja akurat mówię o tym jednym przypadku, 100%, no więc dziennikarz tam się zakręcił, jak staruszkowie sobie wyszli na do parku tam na przechadzkę, czy posieli sobie się na spacer, podszedł i pyta się jednego z niewyglądającego całkiem głosowania. Proszę pana, dlaczego pan, czy pan głosował na Dudę? Dlaczego pan? Zaraz. Co ja głosowałem? Dlaczego pan głosował? A jakie głosowanie? No przecież wybory były w niedzielę. A jakie wybory? No mówi, no to może dziadek nie pamięta. Dobra, siedzi starsza pani i tam gdzieś karty jakieś grają, remika czy coś, to mówi, to samo pyta. Dlaczego pani głosowała na Dudę? Ta sama sytuacja. Nie wie, że były wybory, no nie głosowała w ogóle. Poszła kartka, 100% pracowników i obsługi owego DPS-u zagłosowało na Dudę. I tam było chyba za 20 kilka osób. No zobaczcie, skąd się wzięła wygrana. Więc dlatego z tymi wolnymi wyborami, no przecież nie dotrze się do wszystkich miejsc, do wszystkich komisji wyborczych, bo to jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby wszystkim patrzeć na łapy. Ale tutaj, z tym, o czym ten mój kolega pisze, jest tam na samym końcu, mówi o edukacji. Trzeba edukować społeczeństwo, ale teraz trzeci raz tak. Bo tam ostatnie słowo było o tym świcie zimowym, sznurze i tak dalej. I on pisze tak. Tak czy siak, nadzieję na świt zimowy podeprzyjmy aktywnością, aby nastał. Co możemy zrobić, aby pozbawić władzy Jarosława Kaczyńskiego i jego ugrupowania? Daję tu przykłady. Punkt pierwszy. Niezwłoczny i nieustępliwy nacisk wszelkimi sposobami na administrację, parlament i sąd Unii Europejskiej w sprawie realizacji traktatów lizbońskich, w szczególności niezwłocznego wykonania spraw i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Efektem ma być niezwłoczne i zupełne zawieszenie, tutaj się pewnie będzie się zrzymać. Efektem ma być niezwłoczne i zupełne zawieszenie wszelkich pomocy finansowych i wszelkich beneficjów pozafinansowych wynikających z uczestnictwa w Unii Europejskiej, którymi dysponuje Jarosław Kaczyński. Ma to być zrozumiałe dla każdego Polaka. Wyobrażam sobie delegację do Brukseli największych polskich autorytetów. Nieustępliwie. Punkt drugi. W Konstytucji i pochodnych przepisach jest zapisane, że publiczne środki przekazu informacji mają być obiektywne i mają być nadzorowane przez przedstawicieli wszystkich znaczących ugrupowań politycznych. Wszelkie odstępstwa od tego muszą być nagłośnione i ścigane przed sądem aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wolność słowa tak, odpowiedzialność za słowa również tak. Po trzecie, przestępstwa popełnione przez ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, dotąd zupełnie bezkarne, w znacznej liczbie i wadze muszą się znaleźć w pozwach i zgłoszeniach do prokuratury, aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Instytucje i organizacje łamiące prawo muszą stanąć przed sądem. Szczególnie związki religijne. Tutaj znowu możecie mieć jakieś wątpliwości. Struktura Kościoła katolickiego musi odpowiedzieć za działalność polityczną, łamanie prawa, szczucie i żerowanie na najniższych instynktach, szantaż moralny wiernych, oszustwa i kłamstwa, wyłudzenia i przestępstwa gospodarcze.
piąte, przed szpitalami, i to możemy robić bardzo łatwo, przed szpitalami, szkołami, urzędami, fabrykami, kopalniami, innymi podmiotami gospodarczymi i społecznymi zarządzanymi przez PiS muszą zawisnąć prawdziwe informacje o, w cudzysłowie, dziełach dobrej zmiany. Szóste. Musimy społeczeństwu przedstawiać, co w zarysie po obaleniu szkodliwej władzy zrobimy w trójpodziale władzy, środkach przekazu, sądownictwie, oświacie i szkolnictwie wyższym, służbie zdrowia, wojsku, dyplomacji, relacji państwo-związki religijne, gospodarce i tym podobne. Po odebraniu władzy niezwłocznie konsekwentne przywracanie ludzkiego oblicza wspólnej, dobrej, umiłowanej ojczyzny. I to siódme przede wszystkim. Edukacja, edukacja, edukacja. Bo na ciemnocie się daleko nie zajedzie, za 500+ też się kiedyś skończy, nie ujedzie. Dlatego pozwoliłam sobie, zresztą rozmawiałam z nim, pozwolił mi to zacytować, z tym, że nie chcę się ujawniać z nazwiska imienia, ale uważam, że to jest bardzo dobry wpost i że my możemy z tego skorzystać. Żeby nie być gołosłownym, jeżeli chcecie, to tutaj mamy parę ulotek, które, no może nie tyle nie ulotek, co takie plakaciki, które przy okazji możecie gdzieś tam przykleić. Trochę wody z mąką, napnąć gdzieś tam na ścianie, na murze, na jakimś płycie z słupie ogłoszeniowym. To możemy zrobić. To możemy zrobić. Tak, tak, bardzo proszę rozdać. Tutaj są te. Jedno i drugie, przede wszystkim te spod spodu, bo to są właśnie, tak, tak, przede wszystkim te. Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa miałby ochotę zabrać głos, coś powiedzieć tutaj nam jeszcze odnośnie naszego tematu? Może niekoniecznie. Spotykamy się, jak widzicie, no w sumie w gronie, no właściwie ciągle tych samych osób. Nie wierzę, żeby ci, którzy nas będą później oglądali, żeby byli tak nieczuli na to, co się dzieje. No przecież chodzą, kupują gazetę, oglądają telewizję. Przychodźcie. Najbliższa okazja będzie w sobotę 18 o 18. Kto z Państwa ma ochotę powiedzieć coś ważnego? Ja Wam chcę powiedzieć, że dzisiaj Parlament Europejski uchwalił, że związki jednopłciowe każdy kraj Unii Europejskiej musi zalegalizować. Także dzisiaj to będzie afera telewizji narodowej. To będzie chyba temat numer jeden, a ja jestem ciekawa, co teraz zrobi prawica, ponieważ albo wychodzi. Oddaję głos. Kto jeszcze chciałby powiedzieć coś ciekawego? Ciekawego, nieciekawego, ważnego, bo wszystko, jak tutaj co mówimy, to jest ważne, bo to dotyczy naszego kraju i naszej przyszłości w Unii Europejskiej, bo nie chcemy zostać. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję. Nie będziemy dotykać kacyka z Nowogrodzkiej, póki co nie sobie tam jeszcze posiedzi. Ale skoro pan sam stwierdził, że nie może o nim mówić, to znaczy, że ja bym się na jego miejscu nie cieszyła, bo to musiało być coś naprawdę, no, ekstraordynaryjnego. Nie. Co mówię? No tak, no pan zupełnie słusznie uważa, że nie ma dowodów, powiem tak, że nie ma dowodów na to, że to, co się stało pod Smoleńskiem, no to była... Moi drodzy, no to pikieta powoli dobiega końca. No nie było. Już niektóre grupy, tak jak demokratyczna, już zaczynają się... rozchodzić, pakować. To sytuacja wygląda tak, że nie ma dowodów, bo jest po prostu, no niestety, wypadek, jak film się zdarzają, nie powinny. Katastrofa. TVN to telewizja, która powstała z pieniędzy ukradzionych z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Niech pan to powie właścicielom Discovery.
Ciekawa jestem, no, no ale to... Nie, to dla, agenta Weicherta, dla agenta... No to im oni wiedzą, no to nie muszę tego skończyć. Wie pan co, no takie wiedzy, taka wiedza, to każdy sobie może wymyślić, co kto ukradł. No to tak samo mogę powiedzieć, że telewizja TVP funkcjonuje, bo ukradli pieniądze Polakom, narodowi całemu, 2 miliardy ostatnio i będą następne kraść. No to, tak jak gada. Tylko, że moje to jest oparte na faktach, naprawdę, a pan po prostu coś tutaj kontabuluje. Jak są jakieś dowody, zawsze jeszcze, póki co mamy częściowo wolne sądy jeszcze, można iść, można coś zgłosić. Tak? No to proszę bardzo. Niech zawsze jestem zdania, nie mogę mówić, bo to panowie... No to dużo czy mało? Mało. No trudno. Nie, ja nie uważam, żeby znieważanie ludzi, nawet jeżeli się zachowują czasami bardzo niekonwencjonalnie, to nie jest dobry, to nie jest dobry pomysł. No, ale ja, jest. Ja należę do wolnych mediów, więc mogę sobie pozwolić, bo mam taką ochotę. Bo mi nikt nie zabroni. Ja jestem ciekawa, ten pan, co tutaj był, dlaczego nie boli go, że ostatnio sprzeniewierzono, ukradziono 300 milionów złotych, gdzie fikcyjne fabryki, które miały szyć maseczki, materiały, to wszystko... Nie ma, ani jednej maseczki nie zostało sprzedanych, a nie ma 300 milionów. Tego prawicy nie boli. A zlikwidować tego nie można zutylizować, no bo, będzie, to będzie wstyd. Zaraz, brawo, hej! Tu pan, który jest niezadowolony, on mówi, że go głowa boli. To jest właściwie na dzisiaj tyle, tylko że poczynajmy, bo musimy zakończyć. Dlatego mówi, że go głowa boli. Ja nie dostaję nic, a muszę płacić. Poczekaj. To jest Ania fajne, nie? No, Thank you.
tymi. Dziękuję, dziękuję wszystkim za przybycie. Zapraszam na sobotę na 18 pod sądy. Moi drodzy, ja też również kończę transmisję. Żegnam Was. Wszystkiego dobrego. I tak jak tutaj organizatorka mówiła, 18 będziemy na pewno pod sądami, więc również Was zapraszamy, ale oczywiście ze swej strony proszę Was o wpłatę na zrzutkę, jeżeli możecie pomóc, wesprzeć nasz kanał, to zapraszam. Niestety grantów nie dostaliśmy, 35 miejsc nam brakło. Byliśmy w połowie stawki, czyli 155 miejsce na 300, a tylko 120 było honorowane. Brakło nam 3,5 punkta, bo niezależna komisja punktowała i mieliśmy 34,5 punktu, a 36, to nawet mniej, 36 już 120 miejsce to było 36 punktów, także nawet 1,5 punktu nam brakło. Moi drodzy, no niestety, no mam nadzieję, że pomożecie, wesprzecie nas. Ja nie mówię tutaj o jakichś sumach, ale wpłacajcie po 5-10 zł, to wystarczy, aby opłacić czynsz, prąd, internet, ponieważ używamy mocniejszego internetu na zewnątrz, tak jak dzisiaj. Również musimy mieć dobry internet światłowodowy w studio. Zbliżają się niedługo. Będziemy mieć znowu bardzo ważnych, fajnych gości w studio. Nie powiem jeszcze nazwisk, ale z pierwszych stron, jak to się mówi, gazet. Jest to precedens, gdzie i sędziowie, i ministrowie, damy radę, i ministrowie byli sprawiedliwości. Mogą być u nas w studio, więc to jest precedens, że tacy ludzie będą rozmawiać ze zwykłymi obywatelami w studio i to się rzadko zdarza, więc robimy co możemy, żeby rozpocząć te własne programy, czyli Hyde Park, Młodzi mają głos, Super Gość za chwilę wraca. I drugi apel, ci, którzy mają jakąś smykałkę tak zwaną, lubią, mają hobby do obiektywu, kamery czy aparatu, lubią mieć kontakt z ludźmi lub mają pomysły fajne na fajne jakieś programy czy dyskusje w studio, zapraszamy Was, odezwijcie się, ponieważ robimy wszystko naprawdę charytatywnie. Zrzutka, która jest uruchomiona praktycznie naprawdę w bardzo minimalnym stopniu nam pomogła, ponieważ przez 10 miesięcy uzbierano 1080 zł, więc to jest praktycznie jeden czynsz. A już mamy i trochę sprzętu zakupionego, zresztą na pewno studio widzieliście, jak wygląda. No nic nie jest za darmo, w tej chwili jest naprawdę bardzo ciężko, ja traciłam pracę, nie mam pracy. I jest mi ciężko, naprawdę jest mi ciężko to wszystko nie opłacić, jeżeli zależy Wam na takiej stacji sieciowej, lokalnej, która jest niezależna, pokazuje wszystko od prawa do lewa, bo również mamy programy i kościelne jakieś, zawsze gdzieś tam wejdziemy, coś pokażemy, nie unikamy tego. Nasze poglądy znacie, ale staramy się, jeżeli już się nawet transmituje coś, co troszeczkę inaczej na dany temat myślimy, to nie komentujemy, że staramy się wtedy tylko Wam pokazywać dane wydarzenie. I naprawdę uwierzcie, zaczęliśmy to robić dla osób niepełnosprawnych i one nam naprawdę dziękują. Oglądają się kilka osób, drobnymi wpłatami nas poratowało. Osoby, które naprawdę nie mają. No ale to się rozeszło. Naprawdę powiem Wam, że kupa świata do nas zagląda. I tak jak w tym miesiącu może nie było super tematu, ale te 200 tysięcy
osób do nas zagląda przez ten miesiąc. Były miesiące, gdzie było 1,5 miliona odbiorców. Naprawdę, naprawdę szkoda byłoby tych 4 lat pracy, żeby to się zmarnowało, więc zajrzyjcie na zrzutkę. Tam jest długi, naprawdę długi opis. Warto to przeczytać, ponieważ są cele, są marzenia, które chcemy zrealizować, ale są też opisane rzeczy, które już żeśmy zrealizowali, więc mam nadzieję, że pomożecie w tym, żeby się utrzymać. Ja nie mówię, żeby na tym zarabiać, ale żeby się utrzymać, żeby nie było problemu z tym, że jak to się mówi, nie opłacisz mieszkania, bo trzeba opłacić studio, albo nie opłacisz tego, bo trzeba opłacić tamto. No nie, pomóżcie po prostu, bo nie dajemy sobie rady. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pamiętajcie o tym, że 18 będziemy pod sądami, ale jeżeli coś się będzie działo, będą jakieś wydarzenia, to w miarę możliwości po prostu na tych wydarzeniach będziemy i albo na żywo ewentualnie będziemy to nagrywać. Trzymajcie się, wszystkiego wam dobrego z drugiej alei, z Częstochowy, po pikiecie poparcia wolnych mediów, Katarzyna Soska dla Częstochowa Info Wideo. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.